wiem, czy wiesz, ale dzisiaj chciałam Ci powiedzieć, że święci z nieba troszczą się o nas. Ja kiedyś byłam na wycieczce w Segowii i tam zwiedzaliśmy katedrę i nagle zwróciłam uwagę na jedną figurę. To była taka bardzo, bardzo taka duża figura i zastanawiałam się, kto to jest na tej figurze i nawet zadałam sobie to pytanie. I ta figura, ta osoba kim jest? Nie było żadnej odpowiedzi, siostry, które były ze mną, nie potrafiły mi odpowiedzieć, ale minęło kilka dni i nagle przychodzi do mnie jedna siostra i mówi, wiesz co, wiesz ta figura tego świętego, wiesz kim jest ten święty? To jest święty Antoni Opat. No. Ale tak naprawdę nie wiedziałam nic więcej o nim, więc minęło kolejne dni i nagle jestem na lekcjach, studiując teologię, jednej z lekcji, profesor zaczyna tłumaczyć, mówi o tym, jak zaczęło się życie na pustyni, pierwsi zakonnicy, którzy mieszkali na pustyni i nagle mówi, no tak, jednym z nich jest święty Antoni Opat. Ja nagle, wow, znowu mówią o nim, nie pytam, a nagle docierają do mnie informacje o nim. Po pewnym czasie jestem na parafii, jeden z księży na parafii mówi, że zapraszam wszystkich, bo z okazji tego, że będziemy obchodzić wspomnienie świętego Opata, które jest 17 stycznia, zapraszam wszystkich na uroczystą mszę, wszyscy jesteście zaproszeni i znowu uświadomiłam sobie, wow, znowu jest tutaj, znowu święty Antoni Opat chce przypomnieć się i chce być obecny w moim życiu i od tamtego czasu wiem, że on przez te małe sytuacje przybliżał się do mojego serca i wiem, że teraz od tego czasu jest ze mną i troszczy się o mnie z nieba i tak samo jest w twoim życiu, święci są z nami i chcą się o nas troszczyć. Oni wybierają nas i bardzo często po to i stają się naszymi przyjaciółmi, pomagają nam przeżywać życie.